już od dawna jest w tobie pragnienie, aby wyruszyć na pierwszą pielgrzymkę. Może czujesz, że twoje życie za bardzo pędzi i chciałbyś się od niego na chwilę oderwać, poczuć coś innego? Jeśli chcesz doświadczyć młodego, radosnego, rozmodlonego kościoła, to serdecznie zapraszam cię na pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę, oczywiście w grupie Błogosławionej Karoliny. Pielgrzymka piesza na Jasną Górę z Rzeszowa to taki czas, kiedy możemy powiedzieć o trzech punktach. Pierwszy czas to jest rekolekcja w drodze, kiedy poznajemy Pana Boga, kiedy zmagamy się samym sobą, kiedy myślimy o pewnych rzeczach, pewnych sprawach, o sobie. Druga rzecz jest to przełamywanie samego siebie, taka motywacja, aby być lepszym, aby wracając właśnie po tych 10 dniach rekolekcji w drodze, być innym w domu, być innym wobec przyjaciół, znajomych, rodziny i tak dalej. I trzecia rzecz to jest czas zabawy. Zabawę, która daje mi dużo radości, miłości, taka tańców, kiedy widzimy coś innego w swoim życiu, kiedy bawimy się z innymi przyjaciółmi, mamy te nowe relacje z nowymi przyjaciółmi. Zachęcam, aby na ten czas pierwszej pielgrzymki iść, nie bać się i nie lękać się tego, że będzie trudno, ale wchodzić właśnie ten moment właśnie podróżowania i pielgrzymowania tutaj na Jasną Górę. Pierwsza pielgrzymka jest czasem wspaniałych rekolekcji w drodze, kiedy możemy pokonywać swoje słabości, wyciszyć się, poznawać Boga, uczyć się modlitwy, uczyć się pokory, pomocy wobec drugiego człowieka, wobec siostry i brata. W szczególności dla nas młodych jest to możliwość pogłębienia wiary, a także poznania samego siebie w tych trudnościach, kiedy bolą nogi, kiedy już się nie daje rady iść. To jest taka świadomość, że ta osoba obok ciebie może ci pomóc i zawsze wstając rano bardzo wcześnie mamy siłę, żeby iść i dojść właśnie do Częstochowy po tych 10 dniach. Powiedzieć tak na twe wezwanie i twój plan. Niebo się raduje i rozkwiewa śniebę, cała ziemia chwali twoje dzieło. Jako przewodnik grupy Błogosławionej Karoliny na rzeszowskiej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę pragnę serdecznie wszystkich zaprosić do wspólnego pielgrzymowania z naszą grupą w dniach od 4 do 13 sierpnia. W tym roku będziemy rozważali słowa wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II. Musicie być mocni i takie będzie hasło naszego pielgrzymowania. Serdecznie zapraszam. Spotkajmy się na rzeszowskiej pieszej pielgrzymce w grupie Błogosławionej Karoliny.